To moment, o którym marzy każdy uczeń szkoły na terenie gminy Wierzbinek. Usłyszeć swoje nazwisko, wyjść na scenę i z rąk wójta odebrać dyplom i kopertę ze stypendium. Jest naprawdę fajnie. No i super jest tak wyjść i trzeba było dużo pracy naprawdę włożyć, żeby zdobyć tą średnią. Oliwia i jej koleżanka Lidia mają najwyższą średnią w całej gminie, 6-0. Co oznacza, że z każdego przedmiotu otrzymały ocenę celującą. Bardzo się dobrze czuję. Co prawda jest to moja druga tak wysoka średnia. W zeszłym roku się nie udało, ale w tym roku jakoś tak się mi poszczęściło. Dzięki temu szczęściu, ale przede wszystkim dzięki ogromnej pracy, uczennice otrzymały najwyższe stypendium, 1000 zł. Osoby ze słabszymi, choć też imponującymi ocenami, dostały po 800 i 600 zł. Dla wielu to ogromna motywacja do nauki. Bardzo mobilizuje, na pewno zachęca, żeby coraz więcej uczestników, no i zachęca, żeby dzieciaki się bardziej uczyły. Ja na przykład bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Jest to czynnik bardzo silnie motywujący i mam nadzieję, że zostanie to stypendium jak gdyby podtrzymane i będzie dalej motywował uczniów do zdobywania, poszerzania swojej wiedzy i horyzontów. Stypendia otrzymało 120 uczniów z terenu gminy Wierzbinek. Na 730 uczniów na terenie gminy Wierzbinek myślę, że jest to spora grupa, która otrzymała czerwony pasek, a zarazem stypendium. Mam nadzieję, że w przyszłych latach również będziemy kontynuować te wszystkie dzieła, bo myślę, że koniec wieńczy dzieło, a takim dziełem z pewnością jest docenienie młodego talentu. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów gmina funduje od 7 lat.